Hej, tutaj MH20 Essential i witam Was na pierwszym przedświątecznym streamie. Pierwszym, co znaczy, że pewnie nie ostatnim. Oczywiście pykamy rankedy solo queue i te sprawy. Zobaczymy, czy duch świąt już przepełnił serce randomów, których napotkamy i czy wykażą się wobec nas życzliwością. I czy będą mieli w sobie świątecznego ducha. Dzisiaj rozpoczął się event showdownowy. Snowdown Showdown. Nie wiem, jak wyjaśnić sobie, kupiłem 10 skinów. Poza tym jest dostępne limitowany tryb gry, w którym możecie grać 1 na 1 lub 2 na 2 na Howling Abyss. Miała być do tego specjalna mapa, póki co ona nie wyszła. Chodzi o nową Magma Chamber. Podobno ma być planowana na sezon 4, nie wiem, czy wyjdzie. No, ale w każdym razie można póki co grać sobie na mapce do Aramów. Warning, we are from... Bo to PL to wcale nie wskazuje. I am from Korea. No cóż, jak ich PL nie wskazuje, no to może. Tak samo ja. I am King. King. So cute. Oh, Jesus. Oh, shit, Lucian's well. Everybody dies. Some just need a little help. Ale pan mi wyszedł. King solo cute. Tons of damage. Oh shit, ani support. Nie, nie. Liska w ogóle, Filesix support. Filesix dostał nerfa. Ani dopiero dostanie. Czy planują jej obniżyć czas stuna na niższych levelach. Jest najpiękniejsza Anka. Holy shit. Przeciwnicy piknęli dobrego supporta. Nadzieja, że nie będą dobrze nim grali. A my chyba zobaczymy Akali. Nie. Nie, nie zobaczymy chyba Akali. No, holy shit. Nie, Teemo. Mushrooms. A zatem mamy... Nie wiem, gdzie oni idą. Podejrzewam Riven, Meaty, Top Teamu. Listen chyba na dżungelga, bo u nich dżungla brakuje. A nie dżungla, new meta. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ktoś mi wysłał link do muzyki, kiedy robię streama. Nie mogę puścić, bo mi YouTube go usunie. Muszę sobie zrobić skin na YouTube'a, gdzie zamiast logo YouTube'a będzie NazyTube i zamiast tego tej ikonki z tym play zrobię swastykę. Będzie takie fajne. I takie modern, nie? Takie bardzo, bardzo fajne. Dobra.
Lux ma gold ikonkę, ten Esri ma silver ikonkę, ten Yorick ma ikonkę sporo, ale Kawaii ani ma ikonkę z Tibersem. Alicin ma love tom, to jest ikonka Lissandry bodajże. Tak, to jest ikonka Lissandry, Riven ma tę samą, Teemo ma z Veigar, ciastko z Veigarem jako świętym Mikołajem. Vi ma Spirit Tart Udyra, a Sona ma... To jest chyba jedna z heroinkowych ikonek. Ja mam ikonkę, która nie wiem czym jest w ogóle, ale ją mam i nikt inny jej nie ma. Nie widziałem nikogo oprócz siebie, kto miałby tę ikonkę, więc można powiedzieć, że jest to moja własna osobista ikonka. Dokładnie. Posiadam swoją własną, spersonalizowaną ikonę w LoLu. To jest achievement, nie? Dla mnie. Dla mnie osobiście ja się czuję tym faktem podniesiony na e-penisie. Naprawdę. Po prostu czuję to. Czuję tę siłę. Czuję tę przepływającą wirtualną krew do moich wirtualnych niższych rejonów ciała. Wszystko na wirtualnie. Tak. A więc mamy Ani z Rila najpewniej na bocie. Kontra Lucian i Sona. No cóż, Ani jest w tej chwili najlepszym supportem. Sona jest jednym z najlepszych. Lucian jest w tej chwili najlepszym ADC, a Ezreal jest jednym z najgorszych. Więc... plus minus mamy przewagę, jeśli chodzi o piki. Natomiast jak to będzie wyglądać, to... trudno przewidzieć. I teraz... nie zrobi się świątecznie. Jej, zrobiło się świątecznie. Uhu! Świąteczny urok nie tylko w supermarketach, również u Amajczela na streamie. Jeszcze powinien jakiś tutaj Last Christmas polecieć, mogę wam zanudzić. Last Christmas I gave you my feet, but the very next day you bought Last Whisper. This year to stack my tear. I'll give you something, I'll stack it with something special. Nie umiem na spontanie wymyślić parafraz tekstu. Wybaczcie. A Momo jest smutny, ten tutaj po lewej. On jest smutny, bo jestem taki chujowy. Nie umiem. A Momo... sorry, Amo. Jak on na mnie patrzy. A Momo... będziemy tak sobie smutać razem, co? Takie dwa smutki. Jesteśmy tacy emo, nie? Odwód. Sona twierdzi, że ani jest trollem, supportem w ogóle. What the fuck, z kim ja gram? Z kim ja gram, do cholery? Też to twierdzi, że ani jest trollem na supporcie. What the fuck? Jak można tego w ogóle uważać? A, chyba że chodzi, że ten konkretny gracz. Ten Kostek. Ej, to jest ten Kostek? Czy to jest ten Kostek? Moje pytanie brzmi. Teraz mi zada jakieś pytanie na temat seksu. Chociaż nie spotkał mnie może on teraz prowadzi lolowy kombajn. Zadaję głupie pytania losowo napotkanym osobom w solo queue. On tak się czai na mnie, nie? On chce podejść i zarzucić mi jakimś pytaniem na temat seksu. Analnego. Bo pewnie taki preferuje. Look at me,
Boże, ile on mnie autoatakuje? Te autoataki. Są healy, więc niż on mi nie zadaje. On mi zadaje jedno auto, ja zrobię 2-3 na minionach, już mam full HP z powrotem. Kiedy jest daremne, nie? Daremny haras. Może to samo mnie healuje? Nie. to jeden auto neguje. Auto Ani. Co drogą, czy ona tylko auto atakuje? No takie mam wrażenie. Oj, jakiś lag. Niedobrze. Leczyło mnie. Ale ta nie ma low HP już. Chyba sola ją trochę pobiła. Czy mnie trochę zlagiło. No, kurna. Sorry, to cudowne lolowe serwery widać na święta również. Niesamowicie działają. Powinniśmy zrobić masowy prezent dla Riotu i wpaść. Złożyć się na nowe serwery, nie? Albo powinni zrobić jakieś. Żeby te świąteczne skiny poszły na nowe serwery, nie? To wtedy ludzie by od razu poszli i pokupowali z 15. Żeby ufundować nowe serwy. Taką zbiórkę, nie? A może mogę oddać 1% z podatku na nowe serwery dla Riotu? Jakbym składał pit, to bym oddał, nie? 1% na serwer dla Riotu. Gdyby oczywiście ktoś mi zagwarantował, że to tam pójdzie. No nowy klient też mogę dać, spoko. What the f... Nie no, serio? Nie. To jest jakiś awesome lag, po prostu. Widzę, że... Nie, tylko miałem do tego. What the fuck? Ej, dlaczego przeżył, jak skazał to? Czy miał autoatak, czy nie? Może mój lag skonsolował, miał autoatak? Dobra. Dobry flash, Ani. Wiedziałem, że Sona mi skilluje. Chyba, żeby zlagiło. To by mi nie skilluje. Ale dobra. Ta nie zrobiła wcześniej Ignite, więc nie miałem jej zabić. Dobra. No są te lagi, no kurna mać. Ja pierniczę. Nie grajcie teraz rankedów, jak to oglądacie. W ogóle nic nie grajcie, jak oglądacie, dobrze wam radzę. Mam internet 100 mega, więc jeżeli mi lagi na moim 100 megowym internecie, to wierzcie mi, wam też będzie. Mi na tym necie nic nie ma prawa lagić. Samo, znaczy z jego winy, prawda? To jest ewidentny dowód, że serwery tej gry są zrąbane. O, złe itemki, jest i złe itemki. Nie ta meta, nie ta meta. Tak. Kurde. No. Shit, dobra. Zjebałem. Za wcześnie minimalnie. Ale błąd to dużo mnie kosztował w przeliczeniu. Jest ogólnie pozytywnie, no, że team sobie jakoś radzi. Dziwo. Tutaj Waj chce coś działać, ale jest widziana. Więc chwilę. No nie. Zdecydowanie nie. Ale to było głupia. Myślałem, że ona ma ulti jakieś te kasty. Nie no, ma. Dobra, nie widzę cię. Myślałem, że zrobię jakieś Q plus ulti, nie? By nam dało insta-kill. Chyba. Nie no, miałem wszystkie spell do Santa, więc... Albo bym musieli spalić jakąś dużą liczbę summonarii, żeby przeżyć, albo... A
Albo no... Albo by umarli. Weź sama coś z ultuj, kurde no! Nie wymagasz od piątolevelowej Somy. Kurde. Bardzo mądre. Oh shit. Hitchhiker. Jestem. Cena o to... No, próbuję, nie? Ale... Czy naprawdę myślę, że coś się... Dobry gang, Lee Sin. Taki lame gang! Nawet nie... What the fuck, nie trafił? Byłem pewien, że trafi. Już czekałem na reaktywację Kiju, żeby spuścić mu w piernicz. Oła. Dobra, nie żyjesz. Ale to było głupie, a nie z swojej strony. To był najbardziej oczywisty możliwy sygnał, że zbliża się gang. Jeżeli jesteśmy dwóch na trzech i ja podchodzę do przodu, to sorry, ale trzeba być debilem, żeby tego nie odczytać. Na pytanie, czemu tak zrobiłem? To był totalny disrespect dla mojego przeciwnika i on był słuszny, jak się okazuje. Jestem tym trochę przerażony, ale dobra. Faktycznie to Ani. Jako zawodnik nie prezentuje sobą zbyt wysokiego poziomu, jak sami widzicie. Jeszcze w kierunku samodzielnego myślenia. Wsparcie decision making jest ważne. Na IDC nie. Znaczy na IDC nie aż tak, w sensie. Nie, że w ogóle, bo na każdej pozycji jest ogólnie ważny decision making, ale najbardziej na dżunglerze i na supporcie. Postacie muszą najwięcej myśleć. Pozostałe to jest bardziej... bardziej wymagają znajomości mechaniki. Takiej listy to jest najbardziej mechaniczna rola. Co znaczy, że nie wymaga myślenia. Po prostu z reguły się robi to samo. Cały czas. Oh shit. Coś laczy. No. Ja bym nie dajwował, jeśli te animati berso i nastakowanego stuna. To się może źle tam skończyć. Ani jest. Stan and R. Trzeba jakoś zlurować jej z tego stanania. Oh shit. No. Ale mnie zbursowali. Skubani. Dobra, muszę sobie. Zostanie za mało HP. Dwójny ult oberwałem. No dobra. To samo z stanem. To jest pozytywne. Mogę sobie kupić BF Squada. To też jest pozytywne. Buty. Tego tak jest. Dobra. Jeszcze mi brakuje 850 do Blood Firstera. Oj, shit. Są na dobrze. Nie dobiegnę. Kurde. Dobrze, ładny unik. Robiło. Miał luto. Nie wiem jak dowiedz. Tak, nawet to anime. Dobra, już nie ma. Nie, nie daj.
Daj mi się sobie stimulować, kurde no. Jak można zabierać AD Carry miniony z przed nosa, kiedy on nie ma HP? Niech po taką możecie pochronić. Dobrze, sami macie jeszcze mniej HP. Grać jakąś Riven, czy czymkolwiek, co ma lifesteal. Stoicy, kiedy gracie tankiem z full HP, no to nie bierzcie AD Carry minion. Shit. Muszę wziąć Drake'a, nie? What the fuck, kamera mi się zakowała. Słuchajcie. Dobra, szybko. Sana ultuj. Kurwa, ult! No, teraz sobie dupę wsać. Kurwa mać, samym Q. Fuck this. Fuck, ten mi się nafitował. Sana, why did you wait with that ult for half an hour? Hi. We all died cause you waited for so fucking long. To Sana nie powinna była czekać, kurwa mać, no. Oni tam stali w trójkę, powinna ultować od razu. A nie, kurwa mać. Czekać pół godziny, aż oni wyładują swój cały pierdolony burst. Myślałem, że będzie bardziej inteligentno. Dostałem w dupę teraz. I się właśnie snowballuje, nie? Jeden głupi błąd. Ja pierniczę! Turety. Są tak złe. Bardzo mnie nie cierpią. So, no what the fuck. Super. Zawsze się cieszę, kiedy widzę takie itemy. Kiedy gram AD Carry. Bardzo jest wesoło mi. Kurwa, 15 pingów mi strzelali, kiedy próbowałem się skupić, kurwa mać. Nie wiem, po co oni mi pingowali, kurwa, 15 minut. Nie mogę się w ogóle, kurwa, skupić przez to. Ten pierdolony stun Ani jest tak broken. Nie wiem, co to faj w ogóle odpierdala.
No jeszcze kurwa mi rada zabierze, no fuck you. Some call it magic. I call it good aim. Chodzi mi, co chwilę zabiera mi farma, a teraz mi kurwa Renda jeszcze sobie weźmie. Nie widzi w ogóle. Była okazja, żeby robić dragon, a to nie. Sami pingowałem, ale kurwa zero reakcji, nie? Brawo. Teraz wpierdalaj, proszę, do pięciu. Nie pomogę, nie? No, brawo, zabiliście supporta. Trzeba wygrać. O, Jarek zlutował. A nie, w ogóle po co? Po co i dlaczego? Oh shit. Listen. What the fuck? Jaki lag? No szkurwa. To nie będzie klipy grał. Tylko jak nie pójdę farmić, nie mogę, no. O co ADC farma? O, brawo, Waj, brawo. Brawo, piękna kill. Prawda, ci. Też chuj wie. Dobra, to sobie na... Może nawet trzech. Zobaczymy. No tak, zobacz, Isina. Chciałem tylko asystę, ale dobra. W sumie to wróciłem kill, bo trzeba jeszcze kolosy spara złożyć. Dobra. Okej. Okay. Sprawdzę ich reda szybko. Nie, dobra, napisz to znasz. Ja wezmę tego LW. Mam nadzieję, że mój team się chociaż będzie miał wycofać. Mam taką szczerą nadzieję. Dobra. Farma, no chodź, lecimy. Co oni tam mają? No tak, dużo armoru przede wszystkim. O! A. Za kill poszedł. No tak, to wajną. Mam wrażenie, że wiesz, nie jestem problemem. Oh shit, nie było najmądrzejsze. LOL! Passive Randuina działa na goście Yorika, naprawdę. To jest aż tak wkurzający item. Oh shit.
Zmieściłeś się na Ghosta Kierika. Gulach. No, ty pominiesz, nie? Nie, żeby coś. Fajnie, że to się resetuje. Swoją drogą znowu mam okazję na darmowego dragona, ale nikt tego nie widzi, nie? No może jednak. Nie żeby coś dziwne, ale jesteś tak nafidowany, nie złożyłeś Lesfi Spera na ich itemy, na ich team, ich buildy. Buildy w ich teamie są generalnie takie, armor, prawda? Ty masz samego Lita, generalnie. Dużo penetracji to ci nie daje. Także no, bieda trochę. Gdzie to jest Eve? Nie wiem, po co ci Bloodfirster. Moje pytanie jest, czemu Bloodfirster Lost Whisper by ci dał dużo więcej? Kosztuje taniej. Z sensu. I służyłabyś Hedra w całości. Wtedy. Łącznie. Mniej więcej tyle chyba wyszło. A może trochę więcej trzeba by zapłacić, no ale efekty byłyby dużo lepsze. Nie mogę się na ich... No Jezu! Nie, no dobra. Nie wiem, co robicie, ale to nie jest mądre. Dobra, i umieram, nie? Dziękuję. Tylko jak mnie to trafiło? Ja myślałem, że zginę od Tureta, nie? Nie, po co my to zrobiliśmy? Dobra, może nie będę nic jej pisał, ale dawaj. Gdyby nie robię tak głupich coli momentami, no to... To byłoby dużo lepiej. Dobra, straciłem z takim Lost Whisper. Aha, na Bloodfirsterze. Przez to mam mniejszy damage. Dobra. Wszystko się jasno. Okej. Okay. Jeszcze dwa mi zostały do odbudowania. Do odzyskania. Jest dżunglera, nie? Jak można się czepiać dżunglera od CS-u? Noż prawie. Co mnie zastanowało? Wrzucałem W. Co mnie zastanowało, że nie mogę rzucić W? To jest dobre pytanie. Czemu kupiłem tego w ogóle? Nie miałem tego w planach, mówiąc szczerze.
Czy no miałem, ale trochę później generalnie. Standardowo powinienem był w tym punkcie składać Triforce'a. Jakie było założenie, no. No fakta, nie masz zony. Shit. What the? What the fuck? Tak, dobra, wezmę sobie rada. Z nim fajnie go weźmy. Dobra, i to nie ma chociaż. Jak to nie... Byłem pewien, że to przejdzie ta ściana. To było najdziwniejsze i najmniej celowe ulti Ezreal, jakie w życiu widziałem. On miał iść na Dragona czy na co? W ogóle what the fuck? Jestem pewien w ogóle, jakie by było odrzucenie tego ulti. I na co mi przejdzie do głowy, to to, że miał Warda na moim red buffie. I chciałem go ukraść. Ale to tak ma, bardzo nie chybił w takim... Bardzo chybił. czasowo. Chyba nawet w złe miejsce celował trochę. To jest za duży kąt. Wziął. Nawet chyba nie trafił. Nie wiem. Próbuję coś wymyślić, dlaczego ten Ezreal... Chyba, że coś tam farmił. I rzucił ulti pod kątem. Czy tak mogło być, ale to wygląda jakby jeszcze przez nic nie przeleciało, więc nie wiem. Może misklik. I za dużo nad tym myślę. Kurde. O, dobra. Całanie w tej grze jest trudno. Tak śmiesznie ruszałem. Kurde. Chciałem jeszcze jednego rozki. A skripa. A skripa mi dajcie. Taki skrót na last hita na creepa. Even się wpierdziela ultisona w ogóle wszystko. Bomby, fajerwerki wybuchają w ogóle. Czemu Yorick ultuje kurde pierdolą, a nie? Chcesz mi to wyjaśnić? Ezreal nie jest dobrym targetem na ulti do Yorika, no ale mógłbym... Nie wiem, siebie chociaż... Więc on byłby lepszym wyborem od Ani, nie? Czemu zawsze ja? Nawet nie wiem, w jakim kontekście to słowa, nie? Tam fokusuję to tutaj przed Amą. Takie zostawicie IDC. Radny mi skończy, więc jest idealna okazja, żeby zobaczyć, czy jest ich. Jest ich i coś tam idzie chyba. Szybko muszę. Chciałem Lux, ale... Lecimy, fajnie żyje. Albo... Powinienem przejść, ale... Co, żal. Żal.pl. Riven i team raczej nikt nie będzie zainteresowany, bo... Ja będę. Dobra. Dobra. Powinno mi starczyć na tego i jeżeli sprzy... Albo nie? No, teraz już mi na pewno musi starczyć.
No co, ale Triforce mi jeszcze brakuje jakieś 1300, ale... No, sprzedaj się. Użyte, uwielbiam ten. To moment, kiedy próbujesz przez 5 razy sprzedać item i nie możesz. To jest wesoła. To jest tak wesoła. To nie jest słani w ogóle. Ona nic nie robiła podada. Słani zaczyna się z Transblade'em i runami nada. To jedynie napierdzielała to atakami, chociaż nic nimi nie robiło. Mogę potwierdzić, że nie ma żadnych run na handa. Tam jest Arivan. I Vi. I zabijam Lee Sina. I ulti jest źle, w nas nie trafia. No to Zonia. Pomogła. Ja zrobiłem ulti na lachu. O kurde, znowu mi zabiera coś miniona, nie? Masz twojego ADC, który potrzebuje się wychylować. Co robisz? Jeden. Stay, czekam, aż się zregeneruje. Dwa, zabieram mu wszystkie możliwe miniony. Moje blue się kończy, zobaczysz, że mają przeciwnicę. Napadam wszystkich buffów. Can't fight without Baron, what the fuck. Dlaczego niby? Bardzo dobrze nam wyszedł ten teamfight. Prawie miałem 3 kill. Wziąłem 2 i asysta, więc... Zaraz miałem pewnie. To był ostatni. Na razie jest wyłapywany tutaj przez mój team. Zobaczymy. Wajf powinna sobie z nim poradzić chyba. Wajf w końcu. Ja tutaj postawię. Dobra, Ani się wtrąciła. Dobra. Zrobię z nikim Dragona. Nie widzą mnie. Nawet jak widzą, to nie reagują. Bo Erik stoi w miejscu na mojej lane'ie. I się nie rusza. Albo go to nie rusza. Misji przełża. Jej. Dot OP. Dot dot. No, lecimy. Aha. Dobra. Mówię, nie wiem po co kupię tego BF Sworda. Chyba się zamyśliłem. Bo to była... To była jakaś przedwczesna transakcja, która miała mieć miejsce dopiero teraz, jakbym miał już Triforce'a. No ale dobra. Mam już Triforce'a, więc wszystko się zgadza. Nie jest w porządku. Tylko nas widzą, ale nie mam szans zdążyć. Nie zdążyłem. Lag. That lags. Dobra. A no, bo mam T-Force'a. To mnie kryty już będą leciały. Dobra. Focus S. Mówisz do siebie? Nie wiem, czy wiesz, Vi, ale masz taki magiczny przycisk na klawiaturze. Tam jest R napisane na nim. I generalnie jak go klikniesz, na jakiegoś wrogiego czempiona i go klikniesz trzymając myszkę na jakimś wrogim czempionie, który jest o twojej bliskości do ciebie, to tak... Są duże szanse, że 5 sekund później ten czempion nie będzie żył. Dość spora. Możesz spróbować. No właśnie to jest... No, także no. Tak to działa, generalnie. Tylko, że chodziło ci, jak sama przyznałaś, o nieco innego czempiona.
Nevisia, Ezreal, no dobra. Oh shit. Chce mi coś. Skoverujcie. Dobra, sam się. Uratuję. Dobra. Nie wiem, co są. Wiem, że jesteśmy fajni, ale nie aż tak. Zrobię szybko blu. Żeby mieć niższy cooldown. O, teraz mi się uda. Jeszcze chyba w odpowiednim miejscu ścianę. Inaczej nie działa. Muszę to potrenować. Muszę lubię trenować nowe rzeczy na nakadach. Tak. To da 5-0, okej. Jakieś 800 golda. Ach. Powiedziała naczelna diverka naszego teamu, żeby nie dive'ować. Sorry, ale decyzję o dive'owaniu to podejmujesz ty. Nasza nam się będzie kończony. Nie żeby coś. Jeżeli coś sugerował. Ale generalnie nasz or nam się zbliża końcowi. Ku końcowi. Nie podoba mi się build tej Ani. W sensie on jest dobry. Właśnie dlatego mi się nie podoba. Nie podoba mi się takie buildy, które mnie kontrują przeciwników. No właśnie, ja nie mam takie buildy. Dwie kurde. Zonia. Tylko Ezreal nie ma żadnego armora. No ja ich z Frozen Heartem, ten z Frozen Monetem, jeszcze ten. Znaczy Randuinem i Sunfire'em. Tak, to najpopularniejsze itemy na tanków. Czy też na Bruiserów w ogólności. Jedno i to samo są. No to nie było jakieś najlepsze ulti. No i mistrzyni dive'owania powraca. Tak, mówisz, żeby nie dive'ować i dive'ujesz. O? Niestety, not dive fine. Hypocrisy at its finest. Dobra. I jeszcze z tego woda. Okej. Dobra, nie jest źle, wzięliśmy inhibitor. Teraz inhibitory oczywiście nie dają tyle, co dawały w poprzednim sezonie, ale jest jakaś przewaga dla nas. Szczerze, oni mają strasznie mały push. Przypomnij nam jednego trata na bocie i zrobił to za nich miniony. Także na pozdro. Dobra. Jest tam jeszcze tylko jakiś defensywny item do zbudowania. Zapewne będzie to Guardian, ponieważ mają... zarówno magiczny, jak i
Fizyczny damage, chociaż bardziej magiczny, chyba. Nie, to... Bardziej bym powiedział, że Ani i Lux mi najbardziej przeszkadzają. Więc mógłbym złożyć Spirita, teoretycznie. Spirit jest bardzo dobry mi tam. Zastanowię się. Woj, tutaj split puszyłem. Ezili sobie ultują. Dobra. Możemy do niej dołączyć w sumie. Shit. Się trafiło. A, Mystic Shot. Dobra. Żyjemy trochę inhibitora. No. Oh shit. Oh, wow! 1024 z Mystic Shota? Wow! What the fuck? Nie spodziewałem się, że z jednego Q weźmie mi 1024 damage'a. The fuck? Może jednak kupię armor. Niczy nie jesteśmy. Dobra. Też robimy tak. To mi nie potrzebne. Dobra. Zaraz rzucić Guardiana. Te trinkety są overpriced na moje. Znaczy się nie opłaca ich kupować. Upgrade'ować, dopóki nie... Nie masz full build'a. Zwłaszcza jeśli... Potrzebuję defensywnego itemu. Musimy nastakować buta. Szybko. Dobra, lecę, pędzę. Jestem na baronie. Ale bym wziął inhibitor, nie? Mam... Jak nas powstrzymać? Przed wzięciem... No dobra, teraz możemy faktycznie iść do topa. No właśnie, Tajwa ma taki magiczny przycisk na klawiaturze.
Lewy ich odganiać, ja będę switchować. Dobra. 50 golda za Nexusa, jej! Ciekawe, co sobie za to kupię. Pewnie całe morze itemów. No, okej. I możemy sobie zobaczyć scoreboard finałowy. Co oni tam kupowali? Ciekawego. Ani chyba chciał Relaya złożyć. Essie miał bardzo podobny build do mojego. No. No ale spoko, udało się wygrać. Zasitowałem Nexusa, także jest pro. Dawaj. Musi popracować nad swoim decision makingiem. Bo czasami robi jedno, chociaż mówi drugie. Dobra. Jakieś statystyki, proszę bardzo. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się na kolejnych streamach. Wbijajcie na tę stronkę, która jest tutaj, gdzieś pod klientem. Jest adresik na moją stronkę, na niej też znajdują się wszystkie linki na moje inne stronki. Dlatego możecie mnie tam właśnie znaleźć. No. Także na.